Witam, witam. Czas na ostatni dzień turnieju. Dwie porażki do tej pory w ataku. Obrona prawie idealna. Niestety dzisiaj wpadła porażka z Ciapciakiem, który ma mało postaci na podbiciach. No w sumie dwie. Ten obniża obronę. Ale okej, okay, trudno. Jest pewna obrona A. Co ciekawe, pewnie wystarczy mi jedna walka, żeby zapewnić sobie najlepszy 1%. Natomiast oczywiście postaram się zagrać jak najlepiej. Ledwo czuję ręce. Wziąłem sobie urlop wypoczynkowy, a cały czas młot, cegły, budowa, rozbiórka. No czas postawić sobie domek. Zobaczmy, kto pierwszy. Kwazir. No dobra, więc tak, ten czyści, czyli nie ma dezaktywacji i dwa żółte, w tym podwojony kolor tanka, wypadałoby iść fioletami. Dobra, biorę na wszelki wypadek dodatkowego medyka w innym kolorze i mam nadzieję, że będzie spoko. Tu mógłbym wziąć też Cornela do pary i ustawić między drzewkami. Ale dobra, zagram tak. Dobrze by było zielone szybko załadować, żeby klocki były mocniejsze. I nie jest źle. Do diamentu jeszcze kawałek. Ale mam... Dobra, muszę zrobić tak. Bo inaczej bym sobie zepsuł drugie zielone łączenie. Git. I chyba zrobię trochę ruchu na tej planszy. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Mógłbym złożyć fiolety na Frosta, ale raczej go nie zdejmą, więc zrobię tak i przyjmę cios od Mnesusa. Dobra. I teraz mam kolejne podbicie. Mogę spróbować złożyć fiolety i szukać zaraz zielonych. Ok, są zielone i to nawet idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, to starczy tylko dla Delguna. Natomiast Poppy mi tu niewiele w tym momencie zrobi, więc mogę puścić kaskadę. No i fioletów prawie nawet nie załadowałem. Porobione. Także po pierwszych dwóch dniach, gdzie były prawie same drzewka, w końcu większa różnorodność drużyn. Zobaczmy, kto drugi. Wykrakałem. No dobra, trzeba zagrać żółtymi. Mam wrażenie, że żółtych będzie mało, a plansza będzie dla niebieskich, więc biorę dodatkowo Helo. Normalnie jakbym wiedział. Czy opłaca mi się już teraz? A jeśli by wszedł żółty, to tak. Dobra, spróbujmy. Tylko czy chcę odpalić bombę, czy złożyć fiolety? Fiolety, bo mam dwie szanse na żółty. Ekstra. Dobra, jedno drzewko mniej. Ale ono może zostać wskrzeszone.
Dobra, złóżmy tu żółte i będziemy ścinać zaraz manę, mam nadzieję. I będę chciał ją ścinać Grampsowi, o dziwo, a nie drzewku. Dobra. Mam zwiększoną regenerację i kryty. Sali idzie do domu. Ups, jednak nie. No, czy teraz to ustoję? No, to nie było najlepsze. Będzie wskrzeszenie? Nie. Dobra. Trzeba zdjąć sali i ścinać jedno drzewko. Ups. I dwa drzewka będą gotowe zaraz po sobie. Chyba że jedno wymuszę. Dobra. Tylko Delguna wypadałoby odpalić teraz, a Helo po drzewku. W tym momencie wszyscy kurde, oba drzewka będą gotowe i mam podział obrażeń. Dobra, zróbmy tak. Czy jest szansa dostać żółte na drzewko? Mógłbym też spróbować załadować żółte. Albo Delguna. Znowu trochę patowa sytuacja. Co mi da fioletowy diament? Wygląda na to, że nic nie podciąga. Mogłyby tu wejść żółte, uciekłyby fiolety. Gdyby weszły żółte i zdjęły drzewko, byłoby po walce. A więc teraz tak. Dobra, spróbujmy. Prawie. No, Helo zginie. Jesus. Porobione, tylko w złą stronę. Przegapiłem jedną rzecz w tej walce, że drzewka miały dodatkową manę od Grampsa. Dobra, kolejna walka. Walka numer 3. A jeżeli przegram, to nie będę się wykupywał. Kolorowo nie będzie. Fiolet i przydałaby się dezaktywacja. Dobra, zagram tak. No, fioletu to mam. To mi da zielone. Dobra, i teraz czy fioletami już go zdejmę? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, że... O! Dzięki za kaskadę. Bo fiolety oczywiście nie starczyły. Dobra, z dezaktywacją chwilę czekam. Co mam jeszcze? Wystawię sobie zielone. A, Kornel nie chce się odpalać. No tak, ładunek. No dobra, to dla mnie lepiej. Mogę go wymusić na drugim ładunku. I się oczyścić.
Dobra, dawać mi fiolety, żebym zdjął drzewko. Ups. Dobra, to wystarczy. Ty jesteś na co? Dezaktywacja. Git. No to mamy porobione praktycznie. I walka numer 4. O proszę, tu jest ciekawa drużyna. Środkowy ma kontrę. Dawno nie grałem czerwonymi, więc tu zagram. Dobra, dużo ryzykuję biorąc tu kwazira. Natomiast czterech przeciwników ma pomocników, więc pytanie, kto się pierwszy odpali, czyli kwazir. Mam dwa łączenia dla kwazira, a potrzebuję 8 klocków. Diamentu nie widzę. Dobra, to składamy kwazira. No, chyba będzie cienko. I tyle z żółtych. Zielonych nie ma. Dajcie żółty. Mocno bije skubaniec. Dobra. Ach. Muszę z żółtymi pójść i dopiero pójść po medyka. Skubany jak zginąć nie chce. No way, no akurat w tego co bije. Dobra, w końcu są jakieś podbicia i coś się ruszyło tu. Ale nie wiem, czy jeszcze to ugram. Dobra, plus jest taki, że nie mają pomocników. Ale ja też mogę zaraz nie mieć. Dobra, tak. Najpierw żółte, czy najpierw zielone? Kurde, Bjorn też uderzy. A mam wrażenie, że Delgun może tego nie ustać. Muszę puścić tu żółte, bo Yao mnie będzie bił w tej rundzie, więc lepiej, żeby nie bił. Okej, okay, jeszcze nie ma tragedii. W tej rundzie nikt nie bije, więc luz. Zginie.
Pięknie. No dobra, wygląda na to, że to będzie wygrana walka. No dobra, i kończymy. Porobione. Łyczek kawki, zobaczmy, kto ostatni. 292. No dobra. Okej, okay. Znowu fajna drużyna. O tyle dobrze, że Gnomer na tanku. On niewiele robi. I tu mogą być uniki, będzie leczenie w czasie. Ale mimo wszystko spróbuję skontrować Gnomera dwoma czerwonymi. I nie biorę dezaktywacji uników. Uniki będą miały tylko dwie postacie. Czerwone ruszyć czy zielone? Nic mi to nie zmienia, jeśli nic ciekawego nie podejdzie. Okej. Okay. Trzy. Dobra, tak. Okej, okay. Gnomer chyba zejdzie od czerwonych. No, skubany, 24 HP. Dobra, dobiję go zaraz zielonymi. Tylko znowu, czy chcę sobie rozwalić fioletowe łączenie? Może zacznę od fioletu. Wszystko akurat w atakującego. A, i będzie leczenie, a ja nadal mam tu niewiele. Ładować medyka czy atakującego? Dobra, dajcie zielony albo czerwony. Okej, jest czerwony. Ale pójdziemy po fiolet. Dobra, obniżenie obrony. Nie pomogło. Podbijemy atak i spróbujmy zdjąć reketrę. Git. I teraz będzie można iść przez zielony diament. Tylko, że nie mam już podziału obrażeń. Więc nie zrobię tego diamentu. Najpierw podział. Jeszcze tak. A, i niepotrzebne niebieskie. Git. I to będzie już chyba koniec. Pięknie. Jesus. 1800 obrażeń. Całkiem nieźle. No dobra. Miejsce 85. Chyba się nie utrzymam w top 100. Natomiast całkiem niezły turniej dla mnie. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.